Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami cały sezon w Superlidze. W ostatnim meczu Energa AZS Koszalin mierzyła się tutaj z Łączpolem Gdańsk i to spotkanie nasz zespół zremisował. O tym, co się działo w tym meczu i w całym dwumeczu o miejsce piąte w Superlidze będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Roman Aroszak. Witam. Witam. No właśnie, trzeba przyznać, że ta batalia z drużyną z Gdańska za każdym razem na plus, oprócz tego ostatniego meczu, w którym był remis, ale tak naprawdę wszystko było chyba pod kontrolą. No było pod kontrolą, ale wynik remisowy niezadowalający chyba dla nas, ale mam nadzieję, że pokazałyśmy fajną piłkę, fajny mecz i że kibice byli zadowoleni z tego meczu i piąte miejsce zostało w Koszalinie. A co do samego spotkania, 32-32, bardzo duży wynik, obie drużyny zdobywały sporo bramek, ale też było widać z przebiegu tego spotkania, że było tak, że wy miałyście serię 5 bramek z rzędu, za chwilę zespół z Trójmiasta robi dokładnie to samo, tak troszeczkę falami. Czyżbyście już poczuły trochę wakacje, czy nie? Może było mniejsze skupienie, nie wiem jak to wyglądało właśnie z trybun, ale skoncentrowanie wyszło na samym końcu, że nadrobiłyśmy chyba dwie bramki i był ten remis i fajna ostatnia akcja Kasi z Małą i wszystko się udało. Zobaczmy, jak to wyglądało. Na podsumowanie tego sezonu mecz z ekipą z Trójmiasta, Energa AZS Koszalin, AZS Łączpol, AWFiS Gdańsk. Niesamowicie długa nazwa, ale to spotkanie naprawdę dostarczyło sporo emocji. Piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin w miniony weekend kończyły sezon w Superlidze. Rywalizowały z AZS-em Łączpolem, AWFiS-em Gdańsk o piąte miejsce. Dla zespołu z Trójmiasta to spora niespodzianka. Zespół ten przystępował z niższej pozycji po sezonie zasadniczym do fazy play-off. Zatem piąta lokata to na pewno awans. Dla Energii AZS Koszalin również nasz zespół przystąpił do fazy play-off z szóstej lokaty. Zatem piąte miejsce to postęp w porównaniu do rozgrywek sezonu zasadniczego. Pojedynek od początku miał wyrównany przebieg. Pierwsze trafienie dla zespołu przyjezdnego Monika Stachowska. W odpowiedzi Roman Aroszak. Pierwsze prowadzenie Energii AZS Koszalin w szóstej minucie po trafieniu Hanny Sondej. Później ton rywalizacji nadawały zawodniczki z Trójmiasta. Tutaj po kolejnej udanej akcji Moniki Stachowskiej zespół przyjezdny prowadził 9-6 i była to najwyższa przewaga w tej części meczu zespołu z Trójmiasta. Koszalinianki starały się odrobić stratę. Serię bramkową w 18 minucie rozpoczyna Valentina Nestiaruk. W tym momencie zespół koszalinski przegrywał 9-11. 5 kolejnych bramek zespołu koszańskiego, ta seria zakończona trafieniem Katarzyny Stasiak. W efekcie zespół koszański prowadzi już 13-11. Kolejna udana akcja naszej drużyny, bramka zdobyta przez Hannę Sondej. W końcówce rywalki próbowały zmniejszyć dystans, tutaj trafieniem Marty Dąbrowskiej. Wynik pierwszej części ustala Roman Aroszak. Po jej trafieniu zespół koszański prowadził 17-13. Przed rozpoczęciem drugiej części meczu zespół z Trójmiasta miał nie tylko do odrobienia stratę z tego spotkania, ale także 7 bramek z pierwszego meczu, zatem bardzo trudna sytuacja dla ekipy przyjezdnej. Jednak już na samym początku drugiej połowy Łączpol rozpoczyna pogoń, tutaj trafienie Katarzyny Skoniecznej. Serię 3 bramek z rzędu kończy bramka Moniki Stachowskiej. W efekcie Łączpol traci już do Energii jedno trafienie. Chwilę później do głosu doszły koszalinianki. Po kolejnym trafieniu Romany Roszak miejscowa drużyna prowadziła 20-17. Długo utrzymywała się przewaga zespołu koszańskiego. Tutaj po trafieniu Adrianny Nowickiej zespół koszański prowadził 25-22. Po tym momencie nastąpiła seria bramkowa drużyny przyjezdnej. Rozpoczynają Karolina Kalska. Kończy Katarzyna Skonieczna i w efekcie drużyna przyjezdna wychodzi na prowadzenie 26-25. W 52 minucie ponownie przewagę miał zespół koszański. Tutaj bramka Moniki Michałów. Poprawia Katarzyna Kołodziejska i ponownie dwie bramki przewagi naszej ekipy. Do końca trwa wyrównana walka.
Jednak sama końcówka należała w dużej mierze do zespołu przyjezdnego. Najpierw trafienie Marty Karweckiej i goście tracą już tylko jedną bramkę. Później odpowiedzialność za zdobywanie bramek wzięła na siebie Karolina Kalska. Była w tym meczu niezawodna, przede wszystkim w tej drugiej części spotkania. Najpierw bramka na 31-31. W 57 minucie trafienie na 32-31 dla zespołu przyjezdnego. W ostatnich minutach żadnej ze stron nie udawało się długo zdobyć bramki. Ostatnia akcja w wykonaniu drużyny koszalińskiej. Efektowne zagranie Monika Michałów i mamy remis 32-32. Przy takim wyniku kończy się spotkanie, a taki rezultat premiował Energa ZS Koszalin. W efekcie nasza drużyna zajęła 5. miejsce w Superlidze. Jeżeli chodzi o nasz mecz, to on się ukształtował w zasadzie już w pierwszym meczu. Wynik 7 bramek przewagi dawał jakąś tutaj duży handicap zespołowi z Koszalina. Oczywiście myśmy podjęli tą próbę, chcieliśmy powalczyć, ale z przebiegu dzisiejszego meczu no niestety nie wynikało, że nie byliśmy w stanie uzyskać tak znaczącej przewagi, ażeby te 8 bramek tutaj różnicy zdobyć. Więc jeszcze raz gratuluję i dla nas, a dla naszego zespołu 6. miejsce, jako ten zespół, który w tym roku awansował do rozgrywek. Co prawda mamy kilka doświadczonych zawodniczek, ale również jest cała grupa zawodniczek, które dopiero na tym poziomie tutaj znalazły się. Więc uważam, że to jest też duży sukces. Tą przewagę sobie zbudowałyśmy już w pierwszym meczu w Gdańsku i dlatego też gdzieś tej podświadomości w głowach dziewczyn było, że to 5. miejsce już prawie mamy, dlatego mecz przebiegał tak falami. Mogło się to podobać kibicom, ponieważ była jakaś tam adrenalinka, gdzieś tam działo się, że bramka za bramkę, w pewnym momencie przegrywałyśmy trójką, dogoniłyśmy, ale mówię, no grałyśmy tak jakby byśmy już były na wakacjach z tym 5. miejscem. Trochę ciężko jest przyjechać i zmierzyć się z taką drużyną jak Koszalin, jeżeli ma się 7 bramek do nadrobienia. Uważam, że robiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Zakończyło się to remisem. No nie do końca jestem zadowolona, no ale taki jest sport. Bardzo się cieszę, że zakończyliśmy ten nasz remisem i to jeszcze fajną akcją w ostatniej sekundzie. Chciałam pogratulować zespołowi z Gdańska, 6. miejsca, Bernda Bieleminka. W tym roku to jest bardzo dobre miejsce. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zajmiemy wyższe miejsce niż teraz. Tak na podsumowanie tego spotkania, 5. miejsce. Myślisz, że to tak jak pokazuje, jak wygląda ten sezon w waszym wykonaniu? To chyba jest i dobre miejsce, i złe, bo my sami od siebie oczekiwałyśmy czegoś lepszego. Miejsce 1-4 chyba powinno być dla nas, ale no wyszło jak wyszło. Mecze raz były super, wychodziło wszystko, a raz jak grałyśmy taką padakę, że nie dało się tego oglądać i przez to chyba to 5. miejsce, ale śmiałyśmy się w szatni, że wygrałyśmy taki ten mały finał, bo 5-8, jednak te 3 drużyny za nami i fajnie, że tak wyszło. Widać było już w meczach z Piotrkowią, że jesteście bardziej zmobilizowane, skoncentrowane od rywala. Grałyście dużo lepiej. Ekipa z Trójmiasta w każdym meczu w tym sezonie od was dostawała Tęgielanie, więc chyba był absolutny patent na tę ekipę. Dobrze nam się gra z Gdańskiem, trzeba przyznać. Fajnie wychodzi obrona, także Karolinę 7 odcinamy i one nie mają za bardzo co zrobić, więc wyszło tak w tym meczu i tak samo jak u nich. A jeśli chodzi o Piotrków, nie chciałyśmy przypominać sobie pierwszego meczu w sezonie z nimi tutaj u nas, jak przegrałyśmy jedno bramko, więc chciałyśmy pokazać, że jednak jesteśmy lepsze. Chyba skończyło się 9 do przodu, więc wynik zadowalający. No, podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu, w minionym weekendzie, wszystkie wyniki spotkań, a także to, co się działo na dole tabeli, a tam też się sporo działo. Oto komplet wyników z minionego weekendu. Mamy już wszystkie rozstrzygnięcia. MKS Lublin dwukrotnie mierzył się we własnych hali z Pogonią Baltiką Szczecin. Po meczach w Szczecinie był remis 1-1. Pierwsze spotkanie MKS Lublin wygrał 30-23, a w następnym spotkaniu, mimo tego, że Pogoń prowadziła przez 50 parę minut, ostatecznie MKS Lublin wygrał całe spotkanie 27-25 i tym samym obronił tytuł mistrza Polski. Zatem na czele MKS Lublin, na drugiej pozycji Pogoń Baltika Szczecin. Rywalizacja o miejsce trzecie, tu też sporo emocji. Wistal Gdynia, Start Elbląg. Po meczach w Elblągu był remis 1-1. Kolejne dwa starcia odbyły się w Gdyni.
Wistal pierwsze spotkanie wygrał 22-21. W drugim meczu przewaga zespołu z Trójmiasta była już bezdyskusyjna. Ostatecznie Wistal wygrał 26-21 i sięgnął po brązowe medale Mistrzostw Polski. Rywalizacja o miejsce piąte, tutaj Energa ZS Koszalin lepsza od AZS Łączpol AWFiS Gdańsk. W pierwszym spotkaniu o zwycięstwo Energii na wyjeździe 33-26, w drugim meczu remis po 32. Rywalizacja o miejsce siódme, tutaj spora niespodzianka, Piotrkowia Piotrków Trybunalski w pierwszym meczu we własnej hali wygrała z Zagłębiem Lubin 28-16. W rewanżu Zagłębie wygrało 30-20, ale to nie wystarczyło, by dogonić rywala. Ostatecznie Piotrkowia zajęła siódme miejsce, ósma lokata dla Zagłębia. Większe emocje towarzyszyły rywalizacji o utrzymanie. Tutaj ostatnia kolejka spotkań. Ruch Chorzów przegrywa nieoczekiwanie we własnej hali z UKS-em PCM Kościerzyna 21-28. Ta porażka kosztowała Ruch degradację. W drugiej parze Olimpia Beskid Nowy Sącz przegrywa z KPR-em Jelenia Góra 21-32. Oto tabela rywalizacji o utrzymanie. Olimpia Beskid Nowy Sącz 25 punktów, po 12 KPR Jelenia Góra, Ruch Chorzów UKS PCM Kościerzyna. KPR Jelenia Góra mimo słabego sezonu zdołał utrzymać się w Superlidze. A teraz czas na wyniki półfinałów w Tauron Basket Lidze. Tam rozpoczęła się decydująca walka o to, żeby wejść do finałowej rozgrywki. Za nami pierwsze mecze półfinałów rundy playoff w Tauron Basket Lidze. Pierwszy pojedynek Rosa Radom, Anwil Włocławek dla Anwilu. Wygrana podopiecznych Igora Milicicia 64-58. W drugim spotkaniu, w którym gospodarzem ponownie była Rosa, zwycięstwo zespołu z Radomia 82-65. Kolejne mecze 17 i 19 maja. W drugiej parze Stelmet Zielona Góra w pierwszym meczu wygrał 93-73, w drugim spotkaniu pokonał Energię Czarnych Słupsk 87-67. Kolejne pojedynki 18 i ewentualnie 20 maja. Patrząc na pozostałe rozstrzygnięcia, MKS Lublin zostaje mistrzem Polski. Zaskoczenie, że tak szybko? Zaskoczenie no, chyba było. Ja chciałam, żeby Szczecin wygrał, żeby w końcu ten mistrz się zmienił, ale no, wyszło jak wyszło. Tak jestem dumna ze Szczecina, że zajęło drugie miejsce. Jeśli chodzi o brąz, wiedziałam, że tam będzie walka i że po tych dogrywkach Gdynia wygrała i fajnie, bo sama młodzież grała i osiągnęła tak będzie wysoki wynik, trzecie miejsce, więc brawa dla trenera Tytelskiego i dla dziewczyn. I kolejna niespodzianka, czy też nie, że Piotrkowia jest siódma, a nie Zagłębie? Niespodzianka chyba spora, bo Zagłębie myślałam, że jednak podejmie rękawicy, że będziemy grać o 5-8 z nimi. No ale wyszło jak wyszło, no coś tam chyba się dzieje w nich, u nich w drużynie i mają to ósme. Rywalizacja, utrzymanie, chyba spora niespodzianka, że to KPR Jelenia Góra zostaje w lidze. Też, ja myślałam, że Kościerzyna czy Chorzów, nikt się nie spodziewał tego Chorzowa, ale no wyszło jak wyszło, więc... To było podsumowanie tego, co się działo w bieżących rozgrywkach. Za nami cały sezon w Superlidze. Moim Państwa gościem była dzisiaj Romana Roszak, Energa ZS Koszalin. Dziękuję. Dziękuję. I Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.